Zanim włączysz ten odcinek, to taki mały disclaimer. Treści w nim zawarte opowiadają całkowicie o nowym rozdziale i prezentują w 100% prawdziwe informacje ukraszone o moje dawne, jak i nowe teorie. Oglądacie więc ten film na własną odpowiedzialność, a jeżeli nie, przejdziecie dalej i wrócicie teraz na główną YouTube, aby poczekać na przykład na mojego live o 20, to tylko tak wam powiem, abyście napisali w komentarzu swój nick i wpisali mój kod w sklepie, aby kupić z nim nowy karnet bojowy, bo tak jak zawsze, co sezon rozdaję właśnie karnet bojowy. Nas natomiast, tych, którzy zostali na tym filmie, czeka dosłownie bitwa Endgame jak z Avengersów, a polski oddział Epic Games lub ktoś mający dostęp do plików powiązanych z rozdziałem trzecim wersji polskiej wypuścił wszystkie informacje w świat. Czy to przez przypadek, czy celowo? Ciężko stwierdzić. Ważnym jest, że aktualnie wiemy, iż nowy sezon wprowadzi naprawdę wiele, a fabuła na dzisiejszym evencie pobije po prostu wszystkie możliwe wydarzenia, które dotychczas się odbyły. Odwrócenie wyspy, karnet bojowy, nowy sezon, system Expa, Fundament i Spider-Man jako skiny karnetu, ogromna zmiana w mechanice gry, to wszystko, czemu się dzisiaj przyjrzymy. Zobaczymy, co takiego czeka nas w nowym sezonie, a materiał, którego już wam, pochodzi z kanału SinX6. Hej wszystkim, z tej strony Jajo i dzisiaj zobaczymy sobie nowy trailer rozdziału trzeciego, który przeciekł na czas nagrywania tego odcinka 2 godziny temu. W nowym sezonie powrócimy na naszą wyspę w wyniku pewnie jakiegoś ogromnego wydarzenia powiązanego z punktem zerowym. Sam event rozpocznie się już dziś o godzinie 22, a więc zostawcie suba i nie przegapcie live'a u mnie właśnie z tego wydarzenia. Pamiętajcie również proszę o tym, aby nowy karnet bojowy kupić z kodem Jajo i ty. Będę wam za to naprawdę wdzięczny. Póki co na zakupy z nim udała się chociażby ta widoczna na piątka, za co bardzo wam dziękuję i jak zawsze, co sezon rozdam wam jeden karnet bojowy. Wszystko, co musicie zrobić, to to, o czym wspomniałem w disclaimerze, a jeżeli nie pamiętacie, to wszystko, co musicie zrobić, to wpisać mój kod w sklepie, a także wpisać w komentarzu, czy wolicie Spidermana z nowego karnetu, czy może Fundament. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! To, z czego się cieszę, to fakt, że jedna z teorii, którą przedstawiłem tuż przed końcem sezonu 7, a także w trakcie ostatniego eventu na żywo, w jakiejś części się spełniła. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałem o założeniu, iż nasza wyspa to lustrzane odbicie poprzedniej, tej z rozdziału pierwszego, a dowodem na to było chociażby to, że mieliśmy tam statek Matkę, który był zakopany i odwrócony do góry nogami, czy bazę Ware w odwróconej pozycji. Okazuje się więc, że nasza oryginalna wyspa lub w ogóle jeszcze jakaś inna, przez czas naszej nieobecności była nieustannie pod wpływem dzikich sił natury i kiedy nikogo tam nie było, to życie i natura dość mocno zdziczały. Oprócz dinozaurów, niespotykanych po dziś dzień kreatur, będziemy mogli się zmierzyć z siłami natury, jak na przykład z ogromnymi tornadami czy burzami, pogoda będzie nieprzewidywalna. Zmiany na wyspie natomiast są gargantuiczne, jednakże my przyjrzymy się tylko tym z traileru, aby nie psuć sobie większości zabawy. Wiemy, że czeka nas ogromna pustynia, rodem tej z sezonu 5, rozdziału 1, czy zimowe bojskie miasteczko połączone z tartakiem, a skoro przy drzewach jesteśmy, to te podobnie jak zapewne reszta obiektów otrzymają nową fizykę i będą mogły normalnie upaść i niszczyć inne drzewa, jak i budowle. Oprócz tego do gry trafi zapowiadana przeze mnie miejscówka 7, nazywana tutaj Sanktuarium, czy część Nowego Jorku, w którym to oczywiście przebywał Spider-Man. Jeżeli chodzi o mechaniki, to Epic Games dodatkowo załączył do gry mechanikę ślizgu, którą prezentowałem wam już wiele razy. Ponadto dostaniemy linki, dzięki którym będziemy mogli poruszać się niczym asasyni. Z mechanik gry warto również dodać, że pizzy w końcu sięgnęli po rozum do głowy i dodali nowe opcje expa, tak abyśmy mogli expić nie grając nawet w Battle Royale, jednakże póki co o tym nie wiemy za wiele. Od teraz co mecz będziemy widzieć poprzednich zwycięzców trybu Battle Royale, co będzie dawało nam jakąś przewagę. Oprócz tego do gry zostaną dodane specjalne obozowiska, dzięki którym będziemy mogli przechowywać broń do kolejnych meczów. Odkrywaj Sanktuarium, ukryty dom 7 i sąsiedztwo Spidermana, Daily Bugle, a także inne lokacje. Pamiętaj, ze względu na nowe warunki pogodowe, wszystko może się zdarzyć. Sprawdź też karnet bojowy sezonu 1, rozdziału 3, w którym znajdziesz Spidermana, Fundament i innych nowych przybyszów. Na co czekasz?
Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę. Nie wiadomo, co tam znajdziesz. Jak widzicie więc, ktoś się kompetencją w polskim oddziale Epic Games nie popisał, wypuszczając w świat dosłownie całą zapowiedź rozdziału trzeciego. Będzie się działo, jednakże nie psujmy sobie dalej zabawy i może po prostu poczekajmy na nowy sezon, odkrywając na nowo mapę. Stawcie łapkę w górę, wpiszcie kod JAJŁYTY w Fortnite'owym sklepie i kupcie z nim karnet bojowy, a my widzimy się już dzisiaj o 20 na live'ie właśnie z nowego wy... A my widzimy się już dzisiaj o 20 na live na nowym wydarzeniu na żywo. Jeżeli znacie kogoś, kogo ciekawi zawartość rozdziału trzeciego, to wyślijcie mu ten film, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!